kurwa, no. Ty któż? Ty w szo? 16 osób bierze udział. Codziennie robię organizacyjne rzeczy. Jesteście streamerami, stówki na item shop nie macie? Mówiłem, dostaniecie pieniądze po turnieju. Jak teraz zacznę każdemu wypłacać po drodze, to się pogubię, a sam gram. Takie dobra serca, 3000 zbierasz tu, jakieś przedłużane, k***emuje. Nie denerwuj mnie. Jak każdy teraz będzie chciał, żebym pieniądze dawał, to ja się pogubię w tych rozleczeniach. Cię z eventu i będziesz miał po problemie, no. Już mnie, pierwsza wiadomość dnia, no nie wytrzymam. Patiro, no nie mogę, człowieku, nie mogę, nie mogę. Zawsze z Patiro jest problem z pieniędzmi. Ja nie wiem, czy ten człowiek po prostu jest uzależniony od, nie wiem, jedzenia, amfetaminy. Tych pieniędzy nie ma cały czas. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Możesz mi dupę wylizać. Zawsze z Patiro jest problem, zawsze. Zawsze te pieniądze, ja nie wiem, jak można być streamerem, average 1000 widzów i nie mieć dwa koła wpisowego na turniej, gdzie samemu się wpisujesz. Gdzie pula nagród jest 60 koła. Za dużo mortadeli. Naprawdę spierdalaj, Patiro. Jeszcze będziesz się rządził, że organizacja, to zrób raz w życiu lepszy event. Raz w życiu. A nie, że ty w Paincie rysujesz teleturniej i pytania z podstawówki robisz, na które nie znasz odpowiedzi. Pojebane, no naprawdę, wszystkiego się spodziewałem, wszystkiego. Troli, że nitrozyniak się spacze. No nie spodziewałem się, że Patiro, które z podwyższonym ciśnieniem odpierdala na tłuszczu, będzie się pruło pieniądze. I to już drugiego dnia turnieju, nie? Nie skończę streama, dopóki nie wbije 75. No to Krzysiu, o 8 rano papa, bo ja wczoraj o 16 miałem level wyższy od ciebie. Ty nie masz potek. Liczę, liczę, matematycy, matino. Jak popatrzycie, dla tych możecie sobie porównać, ile jest yangów, jaki jest ekwipunek, możecie sobie zsotować, no i ile jest expa, który level. Nic się nie zmieniło. Jeśli już, to straciłem potkę, która była tutaj odpalona. Słuchajcie, no zajebałem się w akcji i zapomniałem wyłączyć Metina, nie? Trochę zjebałem. Więc teraz się wyloguję, zresetuję klienta. I słuchajcie. Ale on tylko te buffy klika, stary, raz na minutę, to co? Ja się nie dziwię nawet. A co robi Patiro oprócz tego, że leży na spocie, bo próbuje nam przeszkadzać i żebrze o pieniądze? No co robi Patiro? A nie wiem, nie mortadele wpierdala, to taka prawda. Dobra, ja już się muszę uspokoić, nie, pobiegać chyba pójdę. No tak mnie wyprowadził z równowagi, ja taki pozytywny. Ale energia. Zobacz, jak cię rozbudził do działania, jaka tutaj żywiołowość się w tej pojawiła. Ale dlaczego? No zobacz, ile wulgaryzmów. Bardzo się zezłościłem, a naprawdę nie chciałem, no. To wszystko. Pieniądze i ten shop akurat mnie nie interesuje, nie zadowala mnie to w sumie. No dobrze, albo dajesz to yangi, albo wypierdalam cię z gildii i turnieju. Ja generalnie dostałem 15 wonów i 6 tysięcy skrzynek od widzów. Do tego ebonitowe plus 9, srebrną plus 9. Zaraz to zakładam i idę ekspić. A wy... Wracając do Tomasza Komendy, to z Komaszem Tomendą to jest praktycznie... Ale wiecie co? Wiem, że to głupio zabrzmi. Ja generalnie po challenge'u metinowskim robię chwilę przerwy i idę na takie badania całego ciała, nie? Ja już to mówiłem widzom, że jeden dzień idę na całe badania, to się nazywa rimming. Nie, przepraszam. Rimming? Nie, czekaj, to się nazywa screening ciała. Rimming. Badanie. Zajebiste badania, stary. Przy okazji, dobra. Ej, dobra, ale panowie, tak szczerze, ja nie chcę znowu się z wami... Bo ty mówisz, że twoi widzowie ci coś piszą? Nie, powiedziałem, że czas. Widzów! Pięciu widzów! Miałeś tydzień temu pięciu widzów, kurwa! Bo wszedłem na trackera, kurwa, i sprawdziłem twoją średnią widzów! Do złego 3,9 sprawdziłeś, jakby co. No i chuj. No. Kurwa! Ale tak, to... Ale powiedz mi jedną rzecz, naprzód, okej? Nie zwyzywałem cię, ani nic nie powiedziałem. Ja cię też nie zwyzywałem! Też cię nie zwyzywałem! Powiedziałeś, że jest chory psychicznie, zwyzywałeś go. Powiedziałeś, tak. Tak. I co, rucha? Przyjemnie spędziliśmy sobie czas. Arkuel? Co? Jak ja byłem przed chwilą zmutowany, to mówiłem coś do ciebie? Nie wydaje mi się. No, a mi się wydaje, że mówiłem, bo widzowie piszą, że nie.
A co mówiłeś? No właśnie chciałem zapytać, czy mówiłem. Ty, Wysocki ma na M9 duchowe. A jak on to zrobił? Nie wiem. Golemem drapion kre, KU. Wygląda jak taka baba od Niemca, co przegląda komputer. Dobra, on jest na dole. Słyszę, że Bartek już wyjebał. Ja wyginam, na razie Blacior. No, cześć Arkuel. W chuj pieniędzy, stary. Dobra, czuję widzowie z tej wypowiedzi, że Suchar powoli jednak zauważył zagrożenie z naszej strony, bo jak już dowiedział się, że idziemy z Letrodalem na grotę, oni po prostu są niechętni, żeby dodawać nowe zadania. To prawda, że powinniśmy zadania dodać wcześniej, to jest inna kwestia. Powiem tak, jeżeli ktokolwiek będzie miał obiekcje co do dodania tych challenge'y, to anulujemy je. Czyli nie będzie nowych item shopów jakby tych. Ja mówię, chciałem urozmaicić rzeczy, żeby nie było tak, że pierwszego dnia zrobiliśmy prawie wszystkie challenge, nie? A tam powstały jeszcze takie ciekawe pomysły, żeby eventy zrobić. Ale to nie będę mówił teraz, tylko o 18. No dobrze, to jak mają obiekcje, pogadamy o 18 i jak powiem veto, to nie będzie, bo eksperci właśnie wymyślali challenge i wymyślili eventy, ale to o 18. Nie chcę, żeby była sytuacja, że ktoś powie, że pod organizatora robią... Nie wierzę, niestety, że w Polsce mamy praworządność. Nie wierzę, że mamy w Polsce rządy prawa. Rządzi ten, kto ma większą pałę i jest w stanie walnąć w nią łeb swoich przeciwników. Robił tak PiS w trakcie COVID-u i wy tak robicie w sprawie TVP czy Prokuratury Krajowej. I zapomniałem. Skończyła się taśma. Chwila? Tak robicie w sprawie TVP czy Prokuratury Krajowej. I zapomniałem. Skończyła się taśma. No kurde. Dlatego Konfederacja oczywiście zagłosuje przeciwko za wodą nieufności wobec ministra Bodnara. Bardzo dziękuję. Jak ty to powiedziałeś? No, na, no cio. Aha, no i dalej nie dokończę. No cio tam u ciebie. O? Ej, kurwa. Tymczasem my złożyliśmy projekt tożsamy z pańskim postulatem, panie premierze, o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku w pierwszy dzień tej kadencji i ten projekt leży już w zamrażarce prawie 3 miesiące, także bardzo proszę, otworzyć wreszcie tą szeroką zamrażarkę, a jak mimo wszystko nie uda się poddać pod głosowanie naszego projektu, to proszę przy okazji mi zamrozić uszka z grzybami. Bardzo dobrze. Bo a w czy tym byłby tempie pan rozmrażania dobry? Będą akurat na przyszłe święta Bożego Narodzenia oczywiście. Dziękuję bardzo. Położę je na pewno obok ustawy Konfederacji, tylko kłopot będzie wtedy taki, że się szybko rozmrożą. Więc nie wiem, czy nie szkoda panu tych uszek. Panie pośle, przyjmuję je z wdzięcznością i zobowiązuję się zaprosić Konwent Seniorów na wyserwowane uszka na naszym następnym spotkaniu. Jeśli miałby pan inne pomysły co do cateringu, serdecznie również zapraszam, panie pośle. Chętnie przyjmiemy. Panie czym chata bogata? Ja rozumiem, że pan... Ja znam to tylko z kapsułek, gdzieś miałem kapsułki. Taki ekspres, Nespresso to się nazywa. A te, co się wkłada pod język, tak? Albo nie, w policzek. To się kwas wkłada, stary. Twitter to jest inne miejsce, inny stan umysłu. I tam dowiedziałem się ostatnio, że ja te pieniądze na Toronto tak naprawdę wszystkie wydałem na amfetaminę. O i powiem ci szczerze, że... A masz jeszcze amfetaminy trochę? No właśnie Ola wszystko też je. Ja był i taki... to, stary, no, wiesz, 2 kilogramy amfetaminy. Mniej mnie bili. Ja nawet tu... Nie, no to 100 defa mi się wydaje, że to jest różnica. Po ile biją mobki tam? Po 500, 600? Stary, wiesz co to znaczy, jak mob bije 600? Jak jeden mob bije 600, to 4 biją już 2000 milionów, tak? Przepraszam, 2400. Milionów. Bo pomyślałem o milionach. 2400 i to mówisz tylko jedna grupka. To 4 grupki razy 4 grupki razy 400 razy dodać. To znaczy. Robi. To jest 2400. No ile mówiłeś? 500? No to dobra, około 2000 Garby. Razy 4 równa się 10 tysięcy od jednego hita. Łączonego. Dużo, prawie całe HP. No właśnie, no a powiedziałeś, że mało. Nie. Właśnie ja w ogóle jak dodaję sobie 74 obrony z czarowanej zbroi, to... Tiro to knur... Nie spał całą noc i ma dalej level ode mnie niższy. A, jeszcze Sokola. Brakło Sokolej jeszcze w zasadzie. Tam jeszcze był Sokola. Tylko ja to odłożę, żeby nie zgubić. Dobra, mamy to. Czekaj, jakby... Hey git, idę jak spić do groty w tym.
Dobra, widzowie. Wyciągaj petardy, ja jadę z akumulatorem. Co? Nie jesteśmy zupą pomidorową, żeby wszystkich lubić, prawda? Tylko chodzi o to, że